Tomasz Wojtaś dobra nowina w ujęciu apostoła Pawła. Greckie słowo ewangelion oznaczało pierwotnie nagrodę, którą otrzymuje ten, kto przyniesie dobrą wiadomość, czy też wieść. Później oznaczało samą dobrą wiadomość. W septuagincie to greckie słowo związane jest z proroctwami odnoszącymi się do powrotu Izraela z niewoli, odbudowy świątyni i Jerozolimy oraz panowania Boga. Wstąbrze na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim. Oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto jego nagroda z nim idzie i przed nim jego zapłata. Księga Izajasza, rozdział 40, wersety od dziewiątego do dziesiątego. Dlatego lud mój pozna moje imię. Zrozumie w ów dzień, że ja jestem tym, który mówi, Otom ja. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastu na radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos. Twoi strażnicy podnoszą głos. Razem wznoszą okrzyki radosne bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Księga Izajasza, rozdział 52, wersety od 6 do 9. W Tanach, tak zwanym Starym Testamencie, dobra nowina dotyczy przyszłości Jerozolimy. Całego narodu Izraela i odkupienia jego win. W Nowym Testamencie również odnosi się do tego, ale otrzymuje jednak dodatkową treść, związaną z nauczaniem Jezusa oraz jego ofiarą na krzyżu. W ujęciu Pawła, istota dobrej nowiny tkwiła przede wszystkim w głoszeniu Jezusa ukrzyżowanego. Postanowiłem bowiem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. Pierwszy list do Koryntian, rozdział drugi, werset drugi. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, werset 23. Pawła w listach interesuje przede wszystkim temat ofiary Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, bo ofiara Jezusa Jego zdaniem zmieniła diametralnie historię ludzką i to całej ludzkości, a nie tylko Izraelitów. Jezus dla Pawła to nie tylko nauczyciel czy nawet Mesjasz, ale przede wszystkim Zbawiciel ten, który uratował świat i zmył grzechy ludzi swoją krwią. Warto tu zaznaczyć, że Paweł używa słowa dobra nowina w o wiele szerszym znaczeniu niż pojawia się ono na przykład w Ewangeliach. Jezus głosił przede wszystkim dobrą nowinę o Królestwie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 23. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 14. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełni. I bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ewangelia Marka, rozdział pierwszy, wersety od czternastego do piętnastego. Dobra nowina w nauczaniu Jezusa oznaczała przede wszystkim przyjście oczekiwanego Mesjasza i Królestwa Bożego. Rzeczownik, Ewangelion, pojawia się w Ewangeliach najczęściej w kontekście ze słowem Królestwo. Można powiedzieć, że tym samym oznaczała spełnienie się proroctw dotyczących odrodzenia się Królestwa Izraela. Dobra nowina i nadejście Królestwa zdają się oznaczać jedno i to samo. Paweł tymczasem używa tego słowa w znaczeniu przede wszystkim zbawczej śmierci Jezusa. Przypominam, bracia, ewangelię, którą Wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przekazałem Wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł zgodnie z pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że z martwych wstał trzeciego dnia. Zgodnie z pismem. Pierwszy list do Koryntian, rozdział piętnasty, wersety od pierwszego do czwartego. Różnica tkwi również w tym, że nauczanie Jezusa było skierowane bezpośrednio i przede wszystkim do Judejczyków, a Pawła w późniejszym okresie jego misji skierowane było do ludzi z narodów. Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej po to, by poganie stali się ofiarą miłą Bogu, uświęconą duchem świętym. List do Rzymian, rozdział piętnasty, werset szesnasty. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi. List do Galatów, rozdział pierwszy, wersety od piętnastego do szesnastego. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród Pogan. List do Galatów, rozdział 2, werset 2. Mnie zostało powierzone ogłoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. List do Galatów, rozdział 2, werset 7. Tak więc treść dobrej nowiny Pawła była poszerzona o naukę znaczenia ofiary Jezusa i tego, w jaki sposób ta ofiara otworzyła drogę poganom do jedynego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? I tak jak dobrą nowiną dla judejczyków było to, że zbliża się zapowiedziane przez proroków królestwo Boże, którego królem będzie mesjasz, tak dobrą nowiną dla byłych pogan było chociażby to, że nie musieli żyć według zwyczajów żydowskich, judejskich. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, Zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli Ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? List do Galatów, rozdział 2, werset 14. Istotą dobrej nowiny głoszonej Poganom było to, że dzięki ofierze Jezusa. Stają się oni uczestnikami obietnic złożonych Izraelowi. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie. List do Efezjan, rozdział 3, werset 6 tak więc Pawłowa dobra nowina była skierowana przede wszystkim do byłych pogan i wypełniona treścią przeznaczoną dla nich. Na przykład Jezus nie głosił nigdy, że Judejczycy nie powinni się obrzezywać, albo nie powinni żyć według zwyczajów panujących w Judei, lub że dopiero po jego śmierci Judejczycy staną się współdziedzicami tak jak mocno sugerował to Paweł swoim pogańskim adresatom. Te elementy były charakterystyczne dla dobrej nowiny w ujęciu Pawła, który głosił ją poganom i nie powinniśmy ich przenosić w sferę powinności biologicznych potomków Abrahama, rodowitych Izraelitów, dla których w pewnym sensie nic się nie zmieniło. Na przykład przykazanie obrzezania, oczekiwanie spełniania obietnic złożonych przez Boga przodkom i temu podobne. Paweł elementy skierowane do pogan mocno wyeksponował. Dlatego miał poczucie, że jego misja jest wyjątkowa i szczególna. Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje dla słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy. Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem, abym ją obwieścił tak, jak winienem ją wypowiedzieć. List do kolosan. Rozdział czwarty, wersety od 3 do czwartego. Objawienie i tajemnica. Głoszona przez Pawła dobra nowina była wyjątkowa i szczególna, bo nie przejął jej od innych ludzi, ale otrzymał ją w objawieniu. Oświadczam więc wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. List do Galatów, rozdział pierwszy, wersety od 11 do 12. Te słowa świadczą o tym, że Paweł miał świadomość, że jego głoszenie zawiera w sobie pewną nową treść, do tej pory tak mocno nieeksponowaną. Dlatego używał w kontekście głoszonej przez siebie dobrej nowiny za imka moja. Okaże się to w dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa sądzić będzie ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. List do Rzymian, rozdział 2, werset 6. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, werset 8. Temu który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą. List do Rzymian, rozdział szesnasty, werset dwudziesty piąty. Użycie przez Pawła zaimka dzierżawczego nie oznacza, że uważał on, że głoszona przez niego dobra nowina jest inna niż ta głoszona przez apostołów, ale to... Że bardzo mocno identyfikował się z jej głoszeniem i ze swoją misją. Chociaż należy podkreślić, że pewna radykalność, jeżeli chodzi o miejsce byłych pogan w ciele Mesjasza, mogła budzić niepokój nawet u samego Pawła. Potem, po czternastu latach, udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród Pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. List do Galatów, rozdział drugi, wersety od pierwszego do drugiego. Pomimo tego, że Paweł miał świadomość indywidualnego objawienia, to jednocześnie zakładał, że mógł to objawienie źle zinterpretować lub zrozumieć. Zauważmy, że dla Pawła punktem odniesienia i autorytetem pozostawali apostołowie, którzy mieli zadecydować, czy treść jego nauczania jest zgodna z Torą i nauczaniem Jezusa, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Zwróćmy też uwagę, że od dłuższego czasu panuje wśród wierzących pogląd, że wizja Pawła była poprawniejsza od nauczania apostołów, ponieważ Paweł wiedział więcej i jego nauczanie dla nas powinno mieć większy autorytet, ponieważ jego listy i teologia są nadrzędne nad innymi pismami. Jednak, jak widzimy, nigdy nie było to prawdą. Pomimo pewnych potknięć, to apostołowie jednak pozostawali nadrzędni wobec Pawła. I od nich tak naprawdę zależała realizacja dalszej jego misji. To oni mieli przecież zadecydować, czy nie biegnie na próżno. Gdyby apostołowie nie zatwierdzili dobrej nowiny Pawła, to dzisiaj prawdopodobnie nie słyszelibyśmy o Pawle i jego listach. Jak już wspomnieliśmy, źródłem dobrej nowiny głoszonej przez Pawła było objawienie, ale treść tego objawienia czego zwykle się nie dostrzega tkwiła w odsłonięciu pewnej tajemnicy temu który ma moc utwierdzić was zgodnie z ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków ukrytą list do rzymian rozdział 16 werset 25 użycie słowa tajemnica jest cechą która wyróżnia Pawła na 28 wystąpień tego słowa w Nowym Testamencie pojawia się ono 22 razy w listach Pawła, 4 razy w objawieniu Jana i 3 razy w Ewangeliach. Przypomnijmy, że w tym kontekście tajemnica oznacza ukrytą treść, a objawienie odsłonięcie tejże treści. Zresztą użycie słowa objawienie jest również charakterystyczne dla Pawła. Występuje czternaście razy w listach Pawła na osiemnaście wszystkich wystąpień, jeden raz w Ewangeliach i cztery razy w pozostałych pismach. W przypadku Pawła, prawdopodobnie możemy mówić o serii objawień. Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Drugi list do Koryntian, rozdział dwunasty, werset pierwszy abyś zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień. Drugi list do Koryntian rozdział 12 werset 7. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. List do Galatów rozdział pierwszy, werset 12. Udałem się zaś w te strony na skutek otrzymanego objawienia. List do Galatów rozdział drugi, werset drugi. Przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. List do Efezjan, rozdział 3, werset 3. A czego dotyczyły te objawione tajemnice? Paweł bowiem, przez wyjawienie tajemnicy, rozumiał zarówno objaśnienie planu historii zbawienia. Chcę wam, bracia, odsłonić te tajemnice. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. List do Rzymian, rozdział 11, werset 25. Jak również wyjaśnienie tego, co czeka wierzących w przyszłości. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział piętnasty, werset pięćdziesiąty Ale przede wszystkim objawione tajemnice dotyczyły miejsca i roli pogan w tak zwanym ciele Mesjasza. Przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając te słowa, możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętego Jego apostołom i prorokom, to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. List do Efezjan, rozdział 3, werset 36. Mnie... Zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska. Ogłosić poganom jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło. Czym jest wykonanie tajemniczego planu ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy? List do Efezjan, rozdział 3, werset 89. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactw Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie. To, co w niebiosach i to, co na ziemi. List do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od siódmego do dziesiątego. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś Wy, poganie, co do ciała, zwani nieobrzezaniem przez tych, którzy zowią się obrzezaniem od znaku dokonanego ręką na ciele, w owym czasie byliście poza Chrystusem. Obcy względem społeczności Izraela, i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur. Wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami. Ale jesteście współobywatelami świętych i domowników Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznoście się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 11 do 22. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród Pogan. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. List do kolosan, rozdział pierwszy, wersety od 26 do 27: Pierwsze kroki w historii zbawienia pogan. Odsłonięcie tej tajemnicy okazało się fundamentalne nie tylko dla misji apostolskiej Pawła, ale i dla całego pogańskiego świata. Ale warto w tym miejscu zapytać, czy Bóg musiał zsyłać objawienia, żeby objaśnić miejsce ludzi z narodów w ciele Mesjasza? Czy nie normowała tego Tora? Jak pamiętamy, nawrócenie się ludzi z narodów było pewnym dostrzegalnym problemem dla apostołów i pierwszych uczniów Mesjasza, którymi byli przede wszystkim Judejczycy silnie związani z ówczesną tradycją. Pierwszą tak jednoznaczną i problematyczną sytuacją było spotkanie Piotra z Korneliuszem, które było zaaranżowane przez Boga. Jak pamiętamy z Dziejów Apostolskich, rozdziały od X do XI, do spotkania nie doszło w zwyczajny sposób, ale dzięki interwencji Boga. Świadczy to o tym, że pewne uprzedzenia międzyludzkie były zbyt mocno utrwalone. Bóg zesłał widzenia na Korneliusza: dzieje apostolski rozdział 10 wersety od 1 do 8, a następnie na Piotra: dzieje apostolski rozdział 10 wersety od 9 do 23. I w widzeniu objawił Piotrowi swoją wolę i to, żeby żadnego człowieka w kontaktach międzyludzkich nie uważał za nieczystego i skalanego. Przy okazji warto dodać tu pewne sprostowanie. W tłumaczeniach tego fragmentu dziejów apostolskich wkradła się pewna nieścisłość. Zdanie, które w przekładzie brzmi: Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Dziej apostolski, rozdział 10, werset 15, powinno raczej brzmieć: Co Bóg uznał za czyste, ty nie uważaj za skalane. W tym zdaniu występują dwa czasowniki. Katharidzo. Oczyścić, uznać za czyste, oraz koino. Skalać, zbezcześcić, uznać za skalane i temu podobne. Warto dodać, że czasownik katharizo, w Septuagincie, prócz dosłownego znaczenia oczyścić, występuje również w znaczeniu uznać coś za czyste. Na przykład, Potem, siódmego dnia, kapłan znowu go obejrzy. Jeżeli plama stała się matowa i nie rozszerzyła się na skórze to uzna go za czystego kathariei to była zwykła wysypka wypierze ubranie i będzie czysty księga kapłańska rozdział 13 werset 6 oraz jeżeli jednak ta plama pozostanie bez zmiany i nie rozszerzy się jest to blizna po wrzodzie kapłan uzna go za czystego Księga Kapłańska, rozdział 13, werset 23. Tak więc Bóg nie tyle oczyścił Korneliusza, co raczej uznał go za czystego. W każdym razie powód zesłania tej wizji wyjawia tak naprawdę sam Piotr, mówiąc Powiedział do nich Wiecie, że zabronione jest judejczykowi przestawać lub podchodzić do cudzoziemca. Ale Bóg pokazał mi, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skalanego lub nieczystego. Dzieje apostolskie rozdział 10 werset 28. Piotr miał tu na myśli tradycję judejską, w której był wychowany i żył i która postawiła barierę między judejczykami a ludźmi z narodów. Dlatego też Bóg musiał zesłać wizję na Piotra, żeby wyrwać go z tego nastawienia wobec pogan. To był pierwszy ważny krok w historii zbawienia ludzi z narodów, a zainicjowały go wizja i objawienie woli Boga, które doprowadziły Piotra do Korneliusza i zanurzenia go wraz z całym jego domem. Dlatego warto w tym kontekście wyjaśnić fragment z listu do Efezjan, który zwykle w tłumaczeniach brzmi: On bowiem jest naszym pokojem. On. Który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 14 do 16. Potocznie interpretuje się ten fragment mówiąc, że Jezus pozbawił mocy prawo Boże, co jest oczywiście nieporozumieniem, ponieważ, po pierwsze, Jezus nie przyszedł, żeby znieść Torę. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 17. Po drugie, Tora nie nakazywała wrogości, a wręcz przeciwnie, jednoznacznie zakazywała wrogości między Izraelitami i nieizraelitami. Przybysza, osiadłego wśród was, będziecie uważać za tubylca. Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Księga Kapłańska, rozdział 19, werset 34. Mało tego, zgodnie z Torą, takie samo prawo, hebrajskie Tora, będzie dla urodzonych w kraju i dla przybyszów pośród Was. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset 49. Cudzoziemcy podlegali dokładnie tej samej Torze i nie byli w żaden sposób dyskryminowani. Więc co miał na myśli Paweł? Tak naprawdę interesujący nas fragment z listu do Efezjan brzmi Bo on jest pokojem naszym, który uczynił jedno z dwojga I ścianę z ogrodzenia wrogości zburzył swoim ciałem Obalił prawo przykazań ogłoszone w rozporządzeniach List do Efezjan, rozdział drugi, werset 15 Paweł nie ma tu na myśli tory ale tradycję, która zakazywała Judejczykom kontaktować się z niejudejczykami, czego przykładem była sytuacja związana z Piotrem i Korneliuszem. Faryzeusze dodali setki dodatkowych przykazań, tak zwana tradycja ojców, i wmówili Judejczykom, że nie mogą kontaktować się z byłymi poganami. Niestety, jak komunikuje list do Galatów, dał się w to wciągnąć również Piotr. Podkreślamy, że w literaturze rabinicznej tradycja czy też tora ustna była nazywana ogrodzeniem wokół tory. Dlatego Paweł pisze ściana z ogrodzenia. Greckie fragmos oznacza obmurowanie, ogrodzenie, żywopłot, ścianę i temu podobne. Bo ma na myśli ogrodzenie wokół tory, a nie samą torę. I również słowo prawo, Chętnie pisane przez tłumaczy w tym miejscu z dużej litery, wcale nie odnosi się do prawa, tory, ale do rozporządzeń ówczesnych rabinów. Prawo przykazań w rozporządzeniach. Przypomnijmy, że greckie dogma, którego tłumaczeniem jest tu słowo rozporządzenie, oznacza opinię, przekonanie, naukę, doktrynę, decyzję, rozkaz, nakaz, rozporządzenie i temu podobne. Zawsze to słowo oznacza w Biblii ludzkie ustalenia i nigdy nie jest związane z Bogiem. Tak więc Jezus pozbawił mocy tradycję wrogości, która kazała odrzucać kontakty między judejczykami a byłymi poganami. Prawem przykazań ogłoszonym w rozporządzeniach była tradycja ludzka, która zabraniała Piotrowi spotkać się z Korneliuszem. A wracając do wątku. Drugim ważnym krokiem w historii zbawienia pogan był tzw. Sobór Jerozolimski, który znamy z XV rozdziału dziejów apostolskich, który unormował zagadnienie stosunku ludzi z narodów do potomków Abrahama i Tory. Jak pamiętamy, wyrósł on z problemu, który zainicjowali wierzący lub podający się za wierzących z ugrupowania faryzeuszy. Domagali się oni, żeby nawróceni z narodów poddali się obrzezaniu i zachowywali prawo mojżeszowe. Dzieje apostolskie, rozdział 15, werset 5. Bo ich zdaniem zbawienie jest dostępne wyłącznie dla rodowitych Izraelitów, Judejczyków oraz prozelitów, czyli pogan, którzy poddali się obrzezaniu i zachowują wszystkie przykazania Tory. Oczywiście w świetle Tory nie była to poprawna teza, bo Tora nie twierdzi, że każdy nieobrzezany cudzoziemiec jest automatycznie przekreślany przez Boga i jest niemiły w Jego oczach. Wprost przeciwnie. W torze dostrzegamy prawne unormowanie życia nieobrzezanych cudzoziemców, którzy przebywając w ziemi świętej, mogli uczestniczyć w pewnych zakreślonych granicach w życiu narodu wybranego i kulcie. Nic tak naprawdę nie sygnalizuje w torze, że nieobrzezany cudzoziemiec, który przygnął do jedynego Boga, nie będzie zbawiony, chociaż kategoria zbawienia nie funkcjonuje jeszcze w Torze. Jednak sytuacja ludzi z narodów spoza Ziemi Świętej, o których nie ma tak naprawdę mowy w Torze, problem miał źródło w Antiochi i dotyczył pogan poza Ziemią Świętą, wymagała wyraźnego unormowania i doprecyzowania, czego wyrazem był tak zwany Sobór Jerozolimski. Trzecim krokiem w historii zbawienia ludzi z narodów była zaś samodzielna misja Pawła Starsu, między Poganami i jego listy. To Paweł, budując najczęściej od podstaw nowe zgromadzenia wierzących wśród Pogan, najlepiej znał ich problemy, lęki i niepokoje. I tak jak Bóg przez wizję i objawienie skierował Piotra do Korneliusza, tak samo jako swoje narzędzie Bóg wykorzystał Pawła udzielając mu wizji i ogromu objawień, które dotyczyły głównie byłych Pogan. Można powiedzieć, że listy Pawła musiały zostać napisane, bo odpowiadały na szereg problemów i pytań, które stawiali sobie wierzący ludzie z narodów. Bez listów Pawła, które były owocem jego objawień, dawni Poganie byliby pozostawieni sami sobie i nie rozumieliby swojej sytuacji. Tego, że dzięki zbawczej ofierze Jezusa i dzięki wierze i wierności byli tak samo postrzegani przez Boga, jak rodowici potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba, którzy byli związani z Bogiem przymierzami. Nie rozumieliby tego, jak chcieliby na przykład wierzący z Faryzeuszy, że ich pochodzenie nie jest żadną przeszkodą w zbawieniu i że nie muszą stawać się przez obrzezanie Judejczykami. Te prawdy były w pewnym sensie obecne już w Torze, ale tak konsekwentnie i dobitnie dopowiedziane zostały dopiero dzięki objawieniom Pawła. To były tajemnice obecne od wieków, ale nie odkryte do ówczesnej pory, bo dopiero śmierć i zmartwychwstanie Mesjasza zmieniły obraz świata. Nigdy wcześniej na taką skalę, poza środowiskiem synagogalnym judejskim, ludzie z narodów nie nawracali się do jedynego Boga i samodzielnie, często bez obecności rodowitych potomków Abrahama, nie organizowali własnych zgromadzeń i swego pobożnego życia. To była zupełnie nowa sytuacja, która wymagała wyjątkowych środków, którymi były listy Pawła Starsu. Bez wątpienia w centrum dobrej nowiny, głoszonej przez Pawła, była ofiara Mesjasza. To ona przyniosła krew, która zatwierdziła nowe przymierze i zmyła grzechy ludzi, porównaj na przykład list do Hebrajczyków. Ale to ona otworzyła wrota prowadzące do jedynego Boga dla ludzi z narodów. To Mesjasz jest przymierzem dla narodów i korzeniem do którego zostali wszczepieni, byli Poganie. Nie możemy więc dobrej nowiny, głoszonej przez Pawła, odrywać od kontekstu ludzi z narodów. Dobra nowina dla Pogan, pomijając centralne zagadnienia, takie jak na przykład wiara w jednego Boga i Mesjasza, zawierała pewne nowe treści w stosunku do dobrej nowiny, głoszonej potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba. Głoszenie dobrej nowiny przez Pawła było wyjątkowe, bo nie przejął jej treści od innych ludzi, ale otrzymał ją w objawieniu. I czego zwykle się nie dostrzega, Paweł okazuje się być nie tylko sprawnym i w zasadzie pierwszym chrześcijańskim teologiem, czego wyrazem może być traktat, jakim jest list do Rzymian, ale również pierwszym mistykiem, którego życie cechowało indywidualne doświadczenie Boga. Potwierdzone serią objawień.